Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie pozdrawiam, oczywiście pozdrawiam noworocznie, nie w sensie kalendarzowym, ale w sensie kościelnym, bo rozpoczęliśmy kilka dni temu nowy rok kościelny, inaczej liturgiczny czy duszpasterski, jak wiemy pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Proszę bardzo, ołtarz, msza święta, to jest właśnie to, co jest świętą wieczerzą, czyli Eucharystią. Oczywiście ta Święta Wieczerza ma genezę bardzo staro, bo lat temu 2000, wtedy właśnie Pan Jezus wraz z apostołami, Wielki Czwartek, ustanowił Najświętszy Sakrament, Sakrament Kapłaństwa i oczywiście Najświętszy Sakrament, czyli przemienił chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew. I właśnie to jest ta wieczerza, to jest właśnie ta uczta eucharystyczna. Przez cały rok kościelny będziemy wpatrywali się w sposób szczególny właśnie w ołtarz i w to, co na tym ołtarzu dokonuje się, czyli w Eucharystię, czyli mówiąc tak krótko i bezpośrednio we mszę święto. Kochani, no właśnie nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny, to jest też Adwent. Ten Adwent rozpoczęliśmy tydzień temu. Adwent, czyli radosne oczekiwanie na przyjście Pana, czyli po prostu na święta Bożego Narodzenia. Proszę zauważyć, dzisiaj mamy już też początek nowego miesiąca, miesiąca grudnia, jest to ostatni etap roku 2020. On prowadzi do zakończenia tegoż roku, a jednocześnie zapowiada rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego, oczywiście roku 2021. No właśnie Adwent. Adwent, dzisiaj jest druga niedziela tegoż Adwentu. Proszę bardzo, symbole adwentowe tutaj Państwo widzą. To jest właśnie wieniec adwentowy. Jak widzimy, na wieńcu znajdują się cztery świece. Każda świeca oznacza poszczególną niedzielę. Pierwsza niedziela, druga niedziela, trzecia niedziela i czwarta niedziela, czyli już ostatnia niedziela przedświąteczna. I tam troszeczkę wyżej widzą Państwo tak zwaną roratkę, świecę roratnią, która płonie wtedy, kiedy odprawiają się msze święte roratnie. A tak w ciągu dnia czy w ciągu niedzieli ona nie płonie. Tylko właśnie wtedy, kiedy jest msza święta roratnia, o brzasku dnia, w zwykły dzień, msza święta poświęcona Matce Bożej oczekującej, Matce Bożej, która uczy nas takiego oczekiwania. Kochani, dzisiaj, jak powiedziałem, jest druga niedziela tegoż Adwentu, czyli do Bożego Narodzenia coraz bliżej, ale proszę zauważyć, że jest to dzień bardzo ważny i bardzo radosny, nawet w okresie pandemicznym, jest to 6 grudnia, a zatem tak zwane Mikołajki. Wszystkim dzisiaj solenizantom składam najlepsze życzenia i oczywiście kłaniam się bardzo nisko, co zresztą mniejszym Państwo widzą i życzę, żeby święty Mikołaj uczył Was właśnie tej dobroci naturalnej, tej dobroci takiej ludzkiej, tej dobroci charytatywnej, tej postawy charytatywnej. Zobaczmy. Mikołajki, to inaczej właśnie to takie wzajemne obdarowywanie się, wzajemne przekazywanie sobie tej życzliwości, niekoniecznie w formie uśmiechu czy w formie wyciągniętej ręki, z którą musimy uważać, bo okres pandemiczny, ale w formie jakiegoś prezentu, jakiegoś drobiazgu. Dzisiaj właśnie obdarowujemy się wzajemnie właśnie takimi drobiazgami. To nie musi być, proszę Państwa, coś wielkiego, ciężkiego, drogiego. To może być zwykły cukierek czy zwykła jakaś tam, prawda, inna rzecz, symboliczna rzecz, która niechaj świadczy o tym, że zauważamy drugiego człowieka, że ten człowiek jest dla nas bardzo ważny, że chcemy być z tym człowiekiem w relacji nie tylko jakiejś tam technicznej czy zawodowej, ale także tej takiej relacji charytatywnej, tej takiej relacji osobistej. Niech właśnie święty Mikołaj uczy nas postawy dawania drugiemu człowiekowi, dawania siebie. My, żebyśmy mogli dać, to oczywiście musimy najpierw mieć. No co my mamy? No mamy wiele rzeczy, chociaż narzekamy wciąż, że mamy tego za mało, no ale kto powie na tym świecie, że on ma już dość chyba, że nieraz ma problemów, jak to się mówi, po dziurki w nosie, a nieraz nawet jeszcze wyżej. Święty Mikołaj, czyli Mikołajki, to właśnie ten dzisiejszy dzień, to właśnie ta dzisiejsza niedziela. Zechciejmy otworzyć się i zauważyć siebie, czy my tylko oczekujemy, na kogoś, żeby nam dał, czy my też potrafimy dać. Jest tu właśnie ta wzajemna relacja. Niech święty Mikołaj, jeszcze raz podkreślam, tego nas uczy. Kochani, właśnie jesteśmy w roku B, zatem Ewangelie są w niedzielę czytane z roku B, jest cykl pierwszy, czyli właśnie czytania w dni powszednie z cyklu pierwszego. No i kto był, bądź też kto będzie w kościele, to dzisiaj usłyszał Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest
zapisany u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni, głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan nosił odzienie sierści wielbłądzi i pasz skórzany około bioder, a żywił się szarańczo-leśno i miodem leśnym i tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemię ku jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić będzie was Duchem Świętym. Kochani, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, właśnie Adwent to nie tylko te symbole adwentowe, to nie tylko ten czas wyrzeczenia, radosnego wyrzeczenia, to nie tylko czas postanowień, no właśnie postanowienia, czy ktoś z nas postanowił, z Państwa postanowił, że na przykład w Adwencie nie będzie palił, czy nie będzie bluźnił, czy będzie mniej oglądał telewizji, czy będzie rzadziej wchodził do internetu, czy będzie mniej korzystał z komórki, prawda, czy z innych tam urządzeń cyfrowych. Te postanowienia uczą nas takiego wyrzeczenia. My musimy być ludźmi wyrzeczenia. Zobaczmy, pandemia zmusza nas do wyrzeczenia. Musimy chodzić w maseczkach, czy musimy myć często ręce, czy zachować odległości. Więc to wyrzeczenie może być motywowane różnie, czasem ze względu na nasze zdrowie, czasem ze względu na drugiego człowieka, a tu właśnie ze względu na Chrystusa, na którego czekamy. Dlatego te postanowienia, te wyrzeczenia zechciejmy jakoś włączyć w naszą codzienność, w naszą codzienność adwentową. No właśnie, Adwent i ta dzisiejsza niedziela i właśnie te, jak powiedziałem, symbole, ale też pewni bohaterowie tegoż okresu. Przed chwilą Ewangelia ukazała nam takiego bardzo ważnego bohatera, czyli świętego Jana Chrzciciela. To właśnie on uczy nas oczekiwania. To on uczy nas tej pokory wobec Chrystusa. Idzie ode mnie mocniejszy, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemię ku jego sandałów. Właśnie ta pokora. On tak wielki, Jezus, tak potężny, tak święty, tak nieogarnięty. Nieogarnięty w sensie ani zmysłowym, ani umysłowym, ani intelektualnym, ani jakimś tam jeszcze innym, że po prostu nie sposób jego zrozumieć. Jest tak potężny, jest tak wielki, jest tak, tak wszechmocny, że właśnie Jan czuje wobec niego ogromną pokorę, ogromne takie uniżenie, że nie jest w stanie rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Nie jest w stanie inaczej, nie jest godzien. Kochani, niech w tym Adwencie popatrzmy, zauważmy świętego Jana Chrzciciela i właśnie on, święty Jan Chrzciciel, uczy nas takiej pokory, uczy nas takiego dystansu do dóbr doczesnych, uczy nas takiego właśnie tego wyrzeczenia, które, jak wiemy, w okresie pandemicznym jest dla nas nie czymś od święta, od niedzieli, ale jest taką codziennością. Niech święty Jan Chrzciciel, niech właśnie dzisiejszy patron dnia dzisiejszego, święty Mikołaj, niechaj nas prowadzą i niechaj uczą nas godnego, radosnego i odpowiedzialnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, do widzenia i wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.